po długiej, żmudnej pracy związanej z szukaniem lokalizacji tymczasowej kina, okazuje się, że to jednak się chyba nie, no nie chyba, już na pewno się nie uda. W związku z tym inwestycje przyspieszamy. Chcemy ogłosić przetarg do końca tego miesiąca, no lub parę dni później. I wykonawca powinien pojawić się na budowie w lipcu. Funkcjonowanie Domu Kultury przewidujemy najpóźniej do końca lipca i oddanie inwestycji do użytku od września roku przyszłego. Czemu to się nie uda? Kino? Skórka nie warta wyprawki. Koszty adaptacji obiektów, które 6 obiektów braliśmy pod uwagę, no i są lepsze lub gorsze lokalizacje, ale nawet te najlepsze wymagają po prostu zbyt wielkich nakładów, żeby to się opłaciło na 12 miesięcy przenieść. A tam był pomysł, żeby to było potem funkcjonowało dalej, tak? Tak, tylko że w tej lokalizacji okazuje się, że po głębszej analizie dotyczącej PPOSZ należałoby ten budynek najpierw rozebrać, potem wybudować od nowa, żeby spróbować dostosować go do obecnych przepisów. No, ale... to... I kina nie będzie przy tym? Nie wiem. Pewne pomysły mamy. Zajdziemy do podziemi. Na przykład, nie wiem, to dyrektor, będziemy rozmawiali, zobaczymy, może da się, uda się jakieś mniejsze pokazy, może PKF, tylko będziemy myśleli. My rozpatrywaliśmy pięć lokalizacji. Zespół Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 7, Pan Koperski, oczywiście profilaktyki rodzinnej i CEF. Byliśmy w szkole, w Zespole Szkół nr 7. Szkoły dawały nam szansę montażu kina, tylko na ten czas okres, kiedy będziemy budować Chojnickie Centrum Kultury. To są duże prace adaptacyjne. Trzeba byłoby ingerować w podłogę, w sufity, w ściany, montaż projektora. Obawiam się, że koszty sięgające lekko kilkuset tysięcy złotych ze względu na brak drugiego wyjścia awaryjnego. Trzeba by to wyjście realizować, projekty budowlane. Temat pana Koperskiego upadł, bo tam trzeba byłoby, jak chyba Jacek mówi, do mózgu wymieniać cały dach, tak? Bo jest drewniany, a to warunki są konkretne. Ośrodek profilaktyki rodzinnej też odpada, bo byśmy blokowali tą salę na cały czas. Ona jednak żyje i funkcjonuje, tam też są przedszkolaki. Dlatego podjęliśmy działania takie, żeby maksymalnie skrócić budowę Centrum Kultury w Chojnicach. A biorąc pod uwagę to, że w Bramie Pomorza nie będzie multikina, to ten rozbrat będzie... Będzie. Jeszcze nie wiadomo. Będzie. No ja mam informację, że Galeria Wiktoria też miała. To znaczy, proszę Państwa, zróbmy tak, nie ścigamy się, ale dla miasta akurat jest dobra sytuacja, ponieważ 5 minut jeszcze. Nazywało Wiktoria? No przepraszam, Zbyszku, zróbcie sytuację. No, 12 akademickich funkcjonuje wszystko. Patrzenie jest takie. Angażowanie kilkuset tysięcy złotych po to, żeby było kino dla 100 osób w Chojnicach w jakimś innym miejscu, naprawdę nie ma sensu. Byłem wszędzie, w każdym z tych pomieszczeń, objeździliśmy, przedyskutowaliśmy. Pomysł pana dyrektora, żeby była druga sala w Chojnicach, jest dobrym pomysłem, ale też trzeba inwestować pieniądze. Skupiamy się na Chojnickim Centrum Kultury. Czas realizacji, jak państwo zauważyli, będzie skrócony do minimum.